Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowic, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. Railway Simulator. I w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie do stacji Warszawa Wschodnia, do stacji Katowice. Znaczy na pewno dojedziemy do stacji Zawiercie. Czy do stacji Katowice uda nam się dojechać? Nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć. Zobaczymy, jak prezentuje się nasz pociąg, lokomotywa i chyba 7 wagonów. Ja się nie mylę. No. Więc bez zbędnego przedłużania. Usiądźmy za sterami pociągu, wyłączmy te powiadomienia, które są do niczego niepotrzebne. Wskazania semaforów będziemy obserwować na bieżąco na szlaku. Nie potrzebujemy do tego tych informacji po prawej stronie, za ile jest stacja, co się dzieje. To na bieżąco. Widzimy. I zamykamy drzwi. I wchodzimy sobie do lokomotywy. I teraz tak. Jak uruchomić taką lokomotywę, to na pewno należy wyłączyć baterię. W ogóle, szczerze powiem, wiedziałem, że żeby użyć nie, piasecznicy, nie, gdzieś tu był jakiś bug, że... Gdzie tu była ta piasecznica? Już nie pamiętam. Gdzieś tu. Jakiś tu bug był z tym związany. Gdzieś tu się to używa, ale to chyba jeszcze było w tej starej wersji. Nie wiem, czy już prowadzili. Ale w tej lokomotywie była piasecznica. Nie wiem sobie. Nie wiem. Czymś tu się używało. Już nie pamiętam. No dobrze, dalej przedłuża bateria. Rozrząd, fotel, ustawienie kierunkowe do przodu i kasujemy SHP. Pięknie. No i ciśnienie w przewodzie, to znaczy w zbiorniku głównym jest. Chociaż w sumie, nawet jeśli bym chciał, to się nie dostanę do maszynowni, żeby uruchomić sprężarkę. Pantografów. Niestety. Albo niestety, niech to uważa nas, dwa hamulce dajemy sobie na pośpieszną. No coś kliknąłem, że chyba to wyłączyłem. Te podpowiedzi, nie? Mi się nie pokazują. Dobra, podnieśmy pantografy. Czekamy na napięcie. Na woltomierzu. Obydwa pantografy się podniosły. Normalnie byśmy się wychylili przez drzwi i zobaczyli. I teraz tak. Odblokowujemy przekaźniki. Załączamy impuls wyłącznika szybkiego. Przetwornicę. I sprężarę. Wszystko jest prawidłowo. Wsiadamy w miejsce maszynisty. Mamy napełnianie uderzeniowe, hamulec zespolany. I odluźniaczem sobie luzujemy. No tak. Ile? Moment. Właśnie chcę widzieć wskazania manometrów. Jest w porządku. Dajemy kręt hamulca zespolonego w pozycję jazdy. Ale głośna ta lokomotywa. I oświetlenie przyrządu załączmy. I zgłośmy się. Warszawa Wschodnia do 14.103, próba łączności.
patrzę na wschodnie, na odbiorze, kochać dobrze. Warszawa Wschodnia, 1403, gotowy do drogi. Dołączmy reflektory. Dziękuję, podaję numer. Dobrze, i wyjeżdżamy w perony. Nadajemy sygnał baczność. Spełniamy hamulec ręczny i ruszamy. Opuszczamy przedni pantograf. Nie w tym kierunku, jeszcze mi się klawisze pomyliły. Na Ryszwowo, żeby nie było opóźnienia, we Warszawie mogą być lekkie ścinki. Duże miasto, dużo obiektów do załadowania, nie? Wjeżdżamy w perony Warszawy Wschodniej. Bardzo tutaj się nie patrzyłem na to, czy trochę ostrzej hamujemy, czy nie. No, musieliśmy tu wyjechać w miarę żwawo po prostu. No i od razu odjazd, jak miło. Za długo to my tu nie postaliśmy. Ja to nawet i dobrze, bo odjeżdżamy według rozkładu. Czyli bardzo fajnie. Ograniczamy prędkość do 40 km na godzinę, tak jakby wskazania semafora wyjazdowego. I bez zbędnego pośpiechu zmierzamy do Warszawy Centralnej. Przełączamy kanał radiowy na kanał numer 2. A już tu mamy na wskaźniku jazda bezprądowa. Jedziemy bezprądowo. Przed nami Stadion Narodowy. Jazda z prędkością ograniczoną do 80 km na godzinę od tego tutaj semaforka będzie. Jakiś tak mniej więcej, no od tego mogę jechać szybciej niż 40. Jedną rzecz tylko sobie zmienię. Według mnie jest to trochę nie tak ustawione, jak powinno być. Mianowicie zwiększenia powinny
Coś im się tu ustawienia pomyliły, nie? Materiał upośnicie, będę zwiększał. Sprawdź. Tak. Tak, teraz upośnicie na klawiaturze numerycznej zwiększam. Coś zepsuli z tymi ustawieniami. Po prostu. Nie tak napisali. Tam, gdzie powinno być zwiększenie, jest napisane zmniejszenie. One Simulator. Ale wersja ze wczesnym dostępem, więc no, czego tu wymagać? Wyjeżdżamy nad Wisłą. Wjeżdżamy do tunelu. Ale pasażerowie mają pozapalone światła w wagonach, to nie mają. Fajnie. Aha, i semafor jazdowy jest do 40. Hamujemy. Prędkość na gołę do 60, no ale i te 40. Będziemy tutaj jechać. Wjeżdżamy w peron o stacji Warszawa, centralna. Stoimy. Przy okazji, no jak już tu jesteśmy. Dobra, nie będę już tego robił. Zrobimy tak. No i tak nie po tej stronie. No tak, kto tu był? Przekojarzę tę stację. Musimy iść. Ty? I tędy wejść. Raz tak, tu na dół nie ma dostępu. Tu możemy sobie iść na górę. Ciekawe, co tutaj jest. Nic. No właśnie, jeszcze tych schodów to nie naprawili. To zrobiłem specjalnie. Myślę, tutaj schody.
tą stronę idzie przejść? Nie. No świetnie, świetnie, naprawdę. A tymi schodami idzie przejść? To są te takie rampowe, nie? Z koszykami. Ja też nie idzie przejść. A idzie, schody ruchome działają. Spadające. No oczywiście ładnie tutaj tablice się wyświetlają, jak mogliście przyuważyć, drodzy Państwo. A tu gdzieś, nie, tu mamy garaże jakieś. Coś nie kojarzy za bardzo Warszawy, rzadko tam bywam na dworcu. Ale tu już mamy normalne schody, to one działają prawidłowo. Oczywiście nic tutaj nie ma, tam normalnie są sklepy w Warszawie. I informacja, że o 19.16 jest od... My mamy krótki składzik, więc mieści się na spokojnie w peronie. Jak widzicie, o, otwieranie drzwi przez pasażerów działa. Lampkę nadużają, się teleportują do środka, idą. Śledźmy pana. Pan wszedł sobie do przedziału, usiadł. Ręce złożył i... Jak będzie teraz siedział. Przez całą podróż. Hamulec pomocniczy i ruszamy. O malutku napinamy skład, aby pasażerowie nie odczuli. I rozpędzamy się na 40 km na godzinę. Te semafory tutaj są fajne na wyjeżdżenie, powiem, że nie. Następny semafor zezwala na jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością. To rozpędzamy się do 90 km na godzinę, zadziać jest prędkość szlakowa. I następny semafor do 40 km na godzinę hamuje. Oczywiście przed Warszawą jedziemy żwawo. Ze względu na to, no bo tu jest zazwyczaj duży ruch. Pewnie dziś pociąg już za nami jedzie.
będziemy nawet minutę przed czas. Wiem, że mogę się już zatrzymać. Ale się nie chciałem jeszcze tam zatrzymać i co mi zrobicie? Nic. Optymistycznym akcentem, proszę Państwa, zakończymy dzisiejszy odcinek i dalszym razem będziemy kontynuować już w następnym odcinku. Jest to 10 minut postoju, więc zobaczymy się już o rodzinie od Pestu. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.